Witamy w programie Polkowice, serce Zagłębia Miedziowego. To już drugi raz, gdy młodzi polkowiczanie mogli wybrać swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Gminy. W tamtejszym kinie pojawiła się urna. Głos młodych ludzi jest bardzo istotny, ponieważ tylko oni wiedzą, czego tak naprawdę potrzebują. Potrafią w sposób metodyczny zdefiniować swój problem i go rozwiązać swoimi narzędziami, więc ten głos doradczy dla burmistrza będzie bardzo potrzebny, jest bardzo potrzebny. Do Młodzieżowej Rady zgłosiło się 29 kandydatów, z czego wybranych zostanie 21 w głosowaniu tajnym. W wyborach mogli wziąć udział mieszkańcy gminy między 14 a 21 rokiem życia. Do Młodzieżowej Rady mogli zgłosić się tylko mieszkańcy gminy Polkowice. Mieszkańcy, którzy ukończyli 14 rok życia i mieszczą się między 14 a 21 rokiem życia, głosować mogą ludzie, mieszkańcy dokładnie w tym samym przedziale, czyli też mieszkańcy gminy Polkowice, 14-21 rok życia. Głosowanie będzie się odbywać dzisiaj, czyli 16 listopada między godziną 10 a 17. Szkoły organizują... Większość szkół organizuje specjalne wycieczki i specjalne wyjścia, żeby młodzież miała taką możliwość. Tym, którym się nie uda, lub szkoły, które ze względów swojego czasu pracy nie uda się tego im zrealizować, no to uczniowie mogą po zajęciach jeszcze przez kilka godzin zagłosować. Młodzi ludzie mają swoją wizję świata, dlatego ich głos oddany w wyborach jest tak istotny. I bardzo się cieszymy, że kandydatów zgłosiło się więcej niż jest miejsc w Radzie. Rada, Młodzieżowa Rada Gminy Polkowice jest tak samo ważna jak Rada Seniorów Gminy Polkowice. To są ciała, które służą wielką pomocą burmistrzowi Polkowic w określaniu kierunków działań dla tych dwóch grup społecznych. To jest niezwykle ważne, żeby wsłuchiwać się w głosy bezpośrednio od młodzieży i bezpośrednio od seniorów, któż jak nie oni, jak nie przedstawiciele tych grup społecznych wiedzą najlepiej, jakie kierunki wyznaczyć i w których obszarach jest jeszcze coś do zrobienia. Młodzież jako społeczność jest dość wyjątkową tkanką. Ma zupełnie inną optykę na problemy, które otaczają świat i ich otaczają i dotykają ich bezpośrednio. Są w zupełnie też innej szkole wychowani, mają większą wrażliwość na problemy otaczającego świata i tych czasów. Dlatego ich głos jest bardzo ważny, ponieważ są już to wykształceni ludzie w tematach takich miękkich, środowiskowych, ekologii. Dlatego czekamy na ich pomysły i wszyscy jesteśmy ciekawi, jak ich praca będzie w tej kadencji wyglądała. Taki jest przywilej młodzieży, że jest zawsze trochę buntownicza, że inaczej patrzy na świat, zresztą tak samo jak seniorzy poprzez pryzmat doświadczenia swojego życia patrzą inaczej na świat i właśnie tych dwóch spojrzeń nam bardzo potrzeba w tym, żeby kreować politykę socjalną chociażby gminy. Młodzież na pewno ma inne podejście niż osoby starsze albo jeszcze dzieci, więc myślę, że warto przyjść i zagłosować. Mogą mieć różne fajne pomysły. Poza tym władze Polkowic wsłuchują się w głos pozostałych mieszkańców miasta. Dzięki temu zostały wykonane dwa przejścia dla pieszych, co w konsekwencji znacznie poprawi bezpieczeństwo polkowiczan. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym także. Jesteśmy w miejscu, w którym jeszcze do niedawna parkowały samochody. Tak niebezpiecznie, że zasłaniały przechodzącym jezdnię w tym miejscu widok, przez co to czasami było trudne. Matki z dziećmi, to jest taka główna piesza, właściwie magistrala w mieście, z rynku w kierunku parku przy amfiteatrze, bardzo często używana. I na wniosek mieszkańców, którzy zgłaszali, że tutaj może być niebezpiecznie, może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji, stwierdziliśmy, że trzeba z tym zrobić porządek. Jest teraz to miejsce przebudowane w ten sposób, że samochody nie mogą parkować, zasłaniając przechodzącym widoku na jezdnię. Samochody do rozładunku tylko 30 minut mogą tutaj przy przejściu sobie poczekać. Pierwsze z przejść dla pieszych znajduje się przy ulicy Pocztowej i dzięki zmianom znacznie poprawiło się bezpieczeństwo. Nie tylko wymieniono kostkę i krawężniki, ale pojawił się również próg zwalniający, a całość została ogrodzona.
Koszt tej inwestycji to około 65 tysięcy złotych. Natomiast drugie przejście poprawi bezpieczeństwo polkowiczan, którzy przechodzą przez jezdnię przy ulicy Chocianowskiej obok znajdującego się tam parku. Bardzo dużo zgłoszeń mieliśmy od mieszkańców Dolnych Polkowic, nie tylko i z miasta, o utworzeniu nowego przejścia dla pieszych przy centralnym przejściu do parku, przy parku na ulicy Chocianowskiej, który obecnie jest rewitalizowany. Zgłosiłem temat na zarządzie osiedla Dolne Polkowice i wspólnie złożyliśmy wniosek na ręce pana burmistrza i do Wydziału Komunalnego, do pani dyrektor Marzeny Olejnik. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy starostwie zaopiniowała pozytywnie nasz wniosek i efektem końcowym, który właśnie dzisiaj można zauważyć na ulicy Chocianowskiej, utworzyliśmy nowe przejście dla pieszych. Same wskazania mieszkańców o dodatkowe przejście spowoduje to, że w okresie letnim czy wiosennym, znaczy wiosenno-letnim, gdzie ten park może zacznie już tak żyć swoim życiem po pierwszym etapie rewitalizacji, zapewne mieszkańcy będą bardzo licznie korzystali z tego przejścia. Warto dodać, że rozpoczęły się rozmowy, aby dodatkowo przejście przy Chocianowskiej zostało oświetlone. Ważne jest to, że w obu przypadkach to sami mieszkańcy Polkowic zasygnalizowali władzom problem, a ten został rozwiązany. Jeżeli takich wniosków od mieszkańców będzie więcej, jeżeli nie będą one stały w sprzeczności na przykład z prawem, czy też ze zdrowym rozsądkiem, to będziemy nad takimi wnioskami się pochylać i realizować. Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, wiemy od nich bezpośrednio, co podczas codziennego życia najbardziej im utrudnia takie zwykłe funkcjonowanie na terenie miasta. Przysłuchujemy się tego, pochylamy się nad tym i w miarę możliwości pomagamy. Zdolność wsłuchania się w głos mieszkańca jest najważniejszy, najmniej dla mnie jako radnego i zarządu nowo powstałego na osiedlu Dolne Polkowice. Także jesteśmy gotowi na różnorakie wskazania przez mieszkańców. Oczywiście jest to warowane tym, że muszą przejść to odpowiednie jednostki, przeanalizować, zatwierdzić, żeby po prostu coś powstało nowego. Polkowiczanie mogą czuć się bezpiecznie również z innego powodu. Dzięki kamerom miejskiego monitoringu oraz działaniom jednego z polkowickich policjantów udało się zatrzymać groźnego przestępcę. Nie ukrywamy, że monitoring miejski jest bardzo przydatnym narzędziem podczas wykonywania różnego rodzaju czynności. Dzięki kamerom monitoringu możemy ustalić przebieg drobnych wykroczeń, kolizji, poważnych przestępstw, takich jak kradzieże z włamaniem, zniszczenie mienia. Musimy jednak pamiętać, że czasami kamery monitoringu nie zarejestrują samego przebiegu zdarzenia, jednak ich umiejscowienie, które jest również z nami konsultowane podczas różnego rodzaju czynności poprzedzających samą inwestycję, jest o tyle kluczowe, że czasami to jest ten punkt zaczepienia, który daje policjantom możliwość wykonania kolejnych czynności operacyjnych i tak naprawdę doprowadza do wykrycia sprawcy, postawienia mu zarzutów, zastosowania wobec niego środków zapobiegawczych, czy też ostatecznego skazania przez sąd. Policjant został nagrodzony za swoją żmudną pracę, także w czasie wolnym od służby. Monitoring miejski w tym wypadku był kluczowy, bo chociażby dlatego, że samo zdarzenie nie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu, jednak policjant podejmując czynności i analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy, pomimo tego, że nie było jeszcze w tym okresie czasu formalnego zgłoszenia o całym zajściu, szybko powiązał nagranie i to, co zostało nagrane przez kamery monitoringu miejskiego z 26-letnim mieszkańcem Polkowic i nawet osobiście kolejnego dnia zatrzymał go, co doprowadziło do postawienia mu zarzutów. Policjanci chwalą również współpracę z tutejszym samorządem. Współpraca z Urzędem Gminy, z strażnikami miejskimi, którzy operują tym monitoringiem, pozwala niejednokrotnie nam na ujawnienie przestępstwa czy wykroczenia, a co też bardzo często pomaga nam w ustaleniu i zatrzymaniu sprawców tych zdarzeń. Jesteśmy w stałym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi w Urzędzie Gminy w temacie rozbudowy tego. Konsultują to z nami, my wskazujemy kolejne miejsca, które według nas byłyby potrzebne do monitorowania i tak, jak najbardziej jestem za tym i liczę, tak jak pan burmistrz obiecał, będzie to rozbudowywane w najbliższym czasie i będzie nam bardzo pomagać, jak do dzisiaj
w naszej pracy. Burmistrz Łukasz Puźniecki docenia zaangażowanie policjantów i podkreśla, że bezpieczeństwo mieszkańców jest dla niego bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że ta infrastruktura, która miała służyć i ma służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie naszego miasta, zadziałała. Ona oczywiście nie zadziałałaby też bez szczególnego udziału tutaj policji i oficera, który swoją aktywnością, swoimi umiejętnościami doprowadził do złapania przestępcy. Będziemy tą infrastrukturę rozbudowywać, bo to jest infrastruktura bardzo potrzebna, ona wpływa na bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, ale również właśnie bardzo mocno pozwala zwalczać przestępczość. To już wszystko w tym programie. Dziękujemy za uwagę. Na następny zapraszamy już za tydzień.